Na tej prezentacji pokażę, w jaki sposób można od projektu 2D przejść do fotorealistycznej wizualizacji w AutoCAD-zie. Zacznę od wymodelowania sceny, następnie zrobię właśnie rendering. Pomieszczeniem, którym się zajmę, to jest pomieszczenie salonu. To pomieszczenie, gdzie to jedno pomieszczenie tutaj, jakby tego mieszkania. Chcę pokazać inwestorowi, klientowi mojemu, w jaki sposób może wyglądać właśnie aranżacja tego pomieszczenia. Więc zacznę od wymodelowania sceny. Za pomocą polilinii wyrysuję najpierw zarys ścian, czyli po prostu wskazując na poszczególne narożniki, rysuję wewnętrzny zarys ściany i zamykam polilinię. Gdy mam utworzony jakby wewnętrzny zarys ściany, to poprzez odsunięcie mogę przez punkt odsunięcie polilinii mam uzyskany od razu zewnętrzny zarys ściany. Ten zewnętrzny zarys sobie kopiuję z punktem bazowym, będzie mi on jeszcze potrzebny, a gdy mam wyrysowane te zarysy, mogę je przekształcić na regiony. Przekształcam je na regiony, dlatego że regiony można między sobą odejmować, więc też to zrobię. Klikam narzędzia 3D i różnica. Od zewnętrznego regionu odejmuję region wewnętrzny. Po takiej operacji otrzymałem jeden obiekt, który jest regionem jakby ukazujący przekrój ścian. Taki region mogę sobie wyciągnąć. Obrócę sobie trochę model, żeby to było bardziej widoczne. Więc wybieram wyciągnięcie, zaznaczam ten region i wyciągam sobie go na wysokość pomieszczenia, to jest 2500 mm. Czyli jak widać, w ten sposób bardzo łatwo uzyskałem już zarys całego pomieszczenia. Kolejnie za pomocą kostki wyrysuję bryłę, która będzie wycięciem na okno, czyli wskazuję punkty i wskazuję wysokość. Wysokość okna, pamiętam, to jest 2100 mm. I podobnie jak regiony, mogę bryły odejmować między sobą, więc wybieram różnica, od zarysu ścian odejmuję bryłę, która tworzy wycięcie na okno. Przełączę się na widok koncepcyjny. Widzimy, w taki sposób właśnie już wygląda bryła, którą wymodelowałem. Wracam do modelu szkieletowego 2D i kolejnie za pomocą kostki tak samo będę modelował trzy bryły. Pierwsza bryła, tak jak i kolejne, to są ścianki, które będą wykonane z takiej ozdobnej cegły, z płytek ozdobnej cegły. Tutaj nie dociągnąłem, jakby do końca wpisała mi się poprzednia wartość, ta 2100, natomiast mogę również złapać za uchwyt i dociągnąć do góry. Następna ścianka, wysokość 2500 oczywiście, jakby całego pomieszczenia. I jeszcze trzecia ścianka w tym miejscu, czyli odtąd dotąd i wysokość również 2500. Gdy mam wymodelowane te ścianki, zajmę się wymodelowaniem podłogi. Podłogę wymodeluję sobie z wyciągnięcia polilinii, którą wcześniej skopiowałem, czyli po prostu wklejam polilinię, określając punkt stawienia. Wybieram wyciągnięcie i wyciągam tą polilinię podłogi na wartość taką, aby zamknąć tylko scenę, czyli powiedzmy 100 mm. Także podłoga już też została wymodelowana. Przełączę się do widoku z góry. Gdy mam wymodelowane ściany, mogę umieścić drzwi. Model takich drzwi pobrałem już z portalu Archispace i mam zapisane na dysku. Drzwi przeciągam do okna AutoCAD-a, one zostają wstawione jako blok z punktem centralnym i wybieram symetrię między punktami, aby określić punkt wstawienia do rysunku. Akceptuję wstawienie. Kolejnie dwa razy klikając klawisz Enter automatycznie zostaje powtórzone polecenie wstawiania poprzedniego bloku i tak samo jak poprzednio symetria między dwiema punktami, określając punkt wstawienia i wstawiam drzwi. Kolejne drzwi wstawię przez skopiowanie już wstawionych, czyli wybieram po prostu, zaznaczam drzwi, wybieram kopiuj z punktu do punktu i mam kolejne drzwi. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę w tym przypadku wykonać, bo w projekcie są to drzwi prawe. Tutaj akurat mam drzwi lewe, więc za pomocą lustra odbijam sobie je względem osi symetrii, którą wskażę właśnie poprzez symetrię między dwoma punktami i wymazuję obiekty źródłowe. I tak otrzymałem drzwi prawe, takie jakie miały być.
Okej, okay. Kolejną rzeczą, którą w tej scenie wymodeluję, to tutaj pod stolikiem znajduje się dywan. Ten dywan wymodeluję również za pomocą kostki, czyli powiedzmy tak, jakoś jakby trochę nieokreślenie modeluję dywan. Okej, okay. Może wyłączę sobie już widok teraz koncepcyjny, żeby Państwo zobaczyli, co w mojej scenie się znajduje. Czyli mam tak, ściany, te ścianki te ozdobne, mam wstawione drzwi. Poszczególne elementy występujące w tym projekcie mogę wstawiać tak samo jak drzwi, czyli po prostu znalezioną gdzieś na portalu Archispace, jak zarówno jak kanapę, jak i powiedzmy pufę czy okno. Te wszystkie modele można znaleźć na portalu Archispace i wczytać po prostu do projektu. Tak jak zrobiłem to z drzwiami, więc jakby nie ma jakby nic trudnego w tym, więc ja już je sobie przygotowałem. One są po prostu umiejscowione na zamkniętych warstwach. Te warstwy mogę sobie włączyć wyświetlanie tych wszystkich zablokowanych warstw. Klikając po prostu klawisz, te warstwy mi się pojawiają. Znaczy te obiekty się pojawiają, gdyż one były na ukrytych warstwach. Kolejną rzeczą, którą zrobię, to będzie wymodelowanie sufitu. Więc tą polinię skopiowaną wklejam sobie do mojego rysunku. Tutaj jest z tym punktem i kolejnie wybieram wyciągnięcie, wskazuję tą polilinię. Gdy obiekty się nakładają na siebie, mogę użyć klawisza Shift, spacja, kombinacja klawiszy, żeby wskazać poszczególne elementy, które się jakby leżą jeden na drugim. I gdy mam zaznaczoną tą polilinię, wyciągam ją na wartość powiedzmy 100 mm. I w ten sposób pozyskałem jakby zamknięcie sceny. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wymodelować, to jest w tym pomieszczeniu będzie podwieszana taka konstrukcja wykonana z, no powiedzmy, z płyty kartonowo-gipsowej, po to, aby tam umieścić oświetlenie w tym właśnie elemencie. Wyrysuję sobie to za pomocą prostokąta, wskazując punkt stąd, powiedzmy, albo może niech będzie to zrobione w ten sposób, czyli powiedzmy taki kształt, który również sobie odsunę na wartość powiedzmy 300 mm. Na razie robię tak powiedzmy trochę na oko, tak koncepcyjnie, i podobnie jak poprzednio zamieniam to na region. Jeden element, drugi odejmuję. Czyli od tego zewnętrznego odejmuję obiekt wewnętrzny. OK, został utworzony jeden region, jakby taki wykazujący cały zarys ściany. I wyciągam sobie na wartość, powiedzmy też niech będzie 100 mm. Otworzę sobie w widoku z przodu. Widzimy, ta bryła została wymodelowana na powierzchni tutaj względem punktu układów współrzędnych na poziomie 0. Ją sobie przesunę na wysokość powiedzmy 2300 mm. Taka podwieszona pod sufitem. Za chwilę może albo już teraz sobie zrobię, włączę sobie styl koncepcyjny. Wyizoluję sobie sufit, czyli zaznaczam sufit, klikam izoluj, ukryj obiekty i w taki sposób właśnie wygląda ten element, czyli w tej konstrukcji będzie umieszczone oświetlenie. Jeśli mam już wymodelowane wszystkie elementy, aby zrobić wizualizację, muszę nadać im materiały. Standardowo mam dostępne materiały w AutoCadzie. Przechodzę do zakładki wizualizuj i otwieram przeglądarkę materiałów. Standardowa biblioteka firmy Autodesk, bardzo wiele materiałów w wielu kategoriach. Ja już mam tutaj przygotowane materiały, które będę używał, bo po prostu poprzez zaznaczenie ścian szukam materiału, który chcę przypisać. Jest to biała farba. Klikam, automatycznie materiał został nadany. Przyłączę się do stylu wizualnego, realistycznego, aby było to widoczne, w jaki sposób te materiały nadaję.
Kolejną rzecz to jest, będę zaznaczę podłogę. I tak samo nadaję, jest to powiedzmy podłoga wykonana z paneli sklonu. Temu elementowi jeszcze muszę nadać też, niech to będzie powiedzmy farba biała. Poszczególne te trzy ścianki, które jak już wspomniałem będą wykonane z płytek ozdobnych, wykonane z cegły i wyglądają one w ten sposób. Tak samo materiał dla dywanu. OK. Jeszcze muszę sobie włączyć wyświetlanie sufitu, aby sufitowi również nadać materiał. Czyli zaznaczam sufit i wybieram. Sufit będzie wykonany z paneli, które będą rozmieszczone na suficie. Jak widzimy, ten materiał został przypisany tak trochę pod kątem, natomiast mogę sobie go jakby wyrównać do powierzchni mojej. Czyli przesuwam jakby odwzorowanie materiału do tego punktu. Wybieram, po przesunięciu wybieram obrót i obracam go właśnie w ten sposób. A może jeszcze niedokładnie, więc tutaj do tego punktu. O, i teraz mamy go, on się zaczyna od tego narożnika i jest, biegnie wzdłuż ścian już równo. OK, ukryję sobie jeszcze raz ten sufit. Elementom jeszcze muszę nadać jeszcze drzwi, które wstawiałem. One jeszcze nie mają przypisanego materiału. One, drzwi zostały wstawione jako blok, jak przeciągam do rysunku. I takim elementom najprościej jest mi nadać poprzez warstwę, czyli tej geometrii bryłowej, która się znajduje na konkretnej warstwie, mogę również przypisać materiał. Czyli wybieram dołącz przez warstwę. Szukam warstwy drzwi. Jest taka warstwa i tej warstwie przypisuję konkretny materiał, po prostu przeciągając. Gdy kliknę OK, automatycznie widzimy, taki materiał został zastosowany do drzwi. Włączam do, wracam do widoku z góry. Widok jeszcze sobie szkieletowy włączę. Anuluję izolowanie sufitu i utwarzam sobie kamerę, tak aby widzieć, jak moja scena wygląda od środka. Czyli umiejscawiam kamerę w tym miejscu, patrzę w tym zakresie. I gdy kamerę mam ją umiejscowioną, mogę dostosować jej zakres, jej zakres patrzenia. Czyli rozciągam po prostu w ten sposób widok. Tutaj włączę sobie jeszcze widok realistyczny, w jaki sposób, żebym to widział, to pomieszczenie. Włączę sobie jeszcze, otworzę właściwości, taki szybki skrót Ctrl-1. Zobaczę sobie, na jakiej wysokości jest ta kamera. Domyślna wysokość to jest 1250 mm, trochę za nisko dla mnie. Zmienię sobie na 1600, czyli taki jakby poziom moich oczu i poziom celu też troszeczkę podwyższę, powiedzmy o 300 mm. Kamerę mam już dostosowaną. Oczywiście takich kamer mogę sobie tworzyć ile tak naprawdę chcę, żeby oglądać pomieszczenie z każdego dowolnego miejsca. I także mogę się przełączyć do tego widoku. Gdy utworzona została kamera, wyświetla się na liście widoków, włączam widok z kamery, włączam sobie widok realistyczny, żeby widział, w jaki sposób wyglądają moja scena już z danymi materiałami. Tutaj już nie modelowałem jakby opraw oświetleniowych, nie tworzyłem światła, które oczywiście jest możliwe do zrobienia jakby za symulowania sztucznego oświetlenia. Natomiast tą scenę będę renderował z oświetleniem zewnętrznym, czyli włączam tło i oświetlenie nieba oraz włączam słońce. Gdy mam już włączone oświetlenie, mogę zacząć renderować. Czyli ustawiam sobie rendering, jakość renderowania taką, jaką potrzebuję. Ja to będę renderował na średniej jakości, czyli powiedzmy ten rendering będzie jakby jeszcze nie do końca taki, jaki powinien być. Natomiast aby to pokazać Państwu, w jaki sposób można szybko zrobić, to zrobię to na średniej jakości i na najmniejszym rozmiarze 800x600 pikseli. Tutaj można sobie oczywiście te rozmiary dostosowywać według własnego też własnej potrzeby. Więc klikam tworzenie renderingu. Otwiera mi się takie dodatkowe okno, w którym AutoCAD tworzy rendering. Potrwa to tam parę sekund, bo to jest jakby na niskich ustawieniach. Ale już widzimy, w jaki sposób scena może wyglądać.
Mogę sobie dostosować, tutaj jak widzę, jakby jest trochę to za jasne, jest za mocne odbłyski mam. Oczywiście mogę sobie dostosować środowisko renderowania, czyli zwiększyć, znaczy zmniejszyć jasność, przesunąć suwak w stronę trochę ciemnych. Balans bieli zmienię również na cieplejsze. I od nowa otwieram renderowanie. O, tutaj już widzimy jakby lepszy efekt, bardziej realistyczny. Czyli jak widzimy tutaj również w AutoCADzie możemy wykonać bardzo szybko, stworzyć taką scenę i zrobić rendering bardzo dobrej jakości. Tutaj mamy średniej, natomiast wykonałem sobie na potrzeby tej prezentacji rendering z tych kamer, dostosowałem ustawienia tak, aby pokazać Państwu, w jaki sposób można zrobić bardzo ładny, że tak powiem, rendering. To jest właśnie z tej kamery, którą utworzyłem i z kolejnych jakby, które się znajdują w poszczególnych miejscach w pomieszczeniu. Czyli tak jak widzimy, AutoCAD bardzo wiele możliwości, jak również modelowanie 3D i tworzenie wizualizacji. Dziękuję bardzo za uwagę.